10 maja minął termin składania dokumentów w konkursie na stanowisko prezesa Ostrowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Na konkurs zgłosiło się 8 osób. W czwartek, 11 maja, Rada Nadzorcza przeprowadziła rozmowy z kandydatami. I już wiemy, że prezesem Ostrowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej został Szczepan Pożoga. Nowy prezes od 10 lat zawodowo związany jest z tą największą Ostrowiecką Spółdzielnią Mieszkaniową. Od 8 lat jest kierownikiem działu nadzoru i eksploatacji w OSM. Szczepan Pożoga pracę na stanowisku prezesa rozpocznie od 1 czerwca. Przypomnijmy, wybory nowego prezesa ASM były konieczne, ponieważ dotychczasowy Marek Zaręba w połowie kwietnia złożył rezygnację.